Najważniejsza impreza sportowa zbliża się wielkimi krokami. Do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku zostało kilka miesięcy. I to czas, w którym sportowcy będą przygotowywać się do startów. Od pomiarów fizycznych na Akademii Wychowania Fizycznego imienia Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu swoje przygotowania rozpoczęła biegaczka Sofia Enaui. Sofia Enaui to wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski i Europy. Specjalizuje się w biegach średnich i długich, a więc na 800, 1500 i 3000 metrów. W 2016 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro znalazła się w finale biegu na 1500 metrów. Lekkoatletka jest także studentką wrocławskiego AWF-u i to tutaj rozpoczęła proces przygotowań do kolejnych igrzysk. Te badania są przede wszystkim taką właśnie miarą tej formy, w której się znajduję teraz i tego tak właściwie, co chcielibyśmy zrobić w następnych właśnie miesiącach. To ma mi pokazać tak naprawdę wyjściowy punkt, bo dopiero teraz jakby zaczynają się moje przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, do absolutnie najważniejszej imprezy z naszego właśnie czterolecia. I tak naprawdę na razie tak sobie to wszystko planujemy, badamy, patrzymy, jak to wszystko wygląda, że tak powiem, od tej strony naukowej, bo myślę, że będąc jakby na uczelni, będąc właśnie tutejszą studentką, no nie było chyba innej możliwości niż to, że będę badała się tutaj. Badania i pomiary zostały podzielone na 3 dni. W tym czasie naukowcy z Centralnego Laboratorium AWF-u sprawdzali różne parametry, m.in. skład masy ciała, ale także kwestie wydolnościowe. Wykonaliśmy badania, pomiary parametrów biomechanicznych w statyce, w dynamice, obciążenia równowagi, kończyn oraz badania podczas biegów. Pani Sofia chciałaby sprawdzić, jaki jest jej stan organizmu, jaką ma wydolność, wytrzymałość mięśniową, jak jej skład ciała wpływa, chciałaby się zorientować, nad czym musiałaby popracować jeszcze, żeby jak najlepsze osiągnąć wyniki. Urządzenia, które wykorzystaliśmy do tych pomiarów pani Sofii, są na wyposażeniu Centralnego Laboratorium i kolejnych poszczególnych pracowni na uczelni. Jest to sprzęt dokładny, który jest wykorzystywany do badań naukowych, także jego dokładność i zastosowanie jest bardzo precyzyjne. Mniej więcej wiemy, choć plany bardzo często w sporcie się zmieniają. Ten taki schemat na pewno jest. Na pewno będzie trzeba jeszcze kwalifikację tak naprawdę olimpijską właśnie zrobić. Będę starała się ją już zrobić w pierwszym starcie w maju następnego roku, więc tych właśnie przygotowań jest jeszcze bardzo długo. Myślę, że to będzie koło pół roku bardzo ciężkiej pracy, zanim tak właściwie znajdę się na ukochanych zawodach, zanim właśnie ta ciężka praca, którą tutaj wykonujemy, zostanie przelana na wyniki sportowe. Sofia Enaui jest w trakcie studiów magisterskich na kierunku sport. Przyznaje, że łączenie zawodowego sportu i nauki nie jest łatwe, ale w przyszłości chciałaby spełnić kolejne marzenie i rozpocząć doktorat na Akademii Wychowania Fizycznego imienia Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Sport to jest absolutnie dziedzina życia, która mi daje wiele przyjemności. To jest coś, co mnie napędza absolutnie każdego dnia. To jest coś, co jest absolutnie moją wielką życiową pasją, więc dlaczego tego swojego doświadczenia nie przekuć właśnie tutaj na uczelni, żeby nie zaszczepiać tych właśnie nowych studentów tym, że sport to jest naprawdę piękna przygoda, nie tylko pod względem zawodowym, ale też takim, że daje naprawdę wiele możliwości. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 roku rozpoczną się w lipcu. Echo 24, Oliwia Stasiak.